Cześć, się z tej strony Elis, Witam Was w kolejnym odcinku różnic w drzewie genealogicznym i witam Was chaosem. Jak zawsze chaos. Przed chwilą mieliśmy bardzo emergency sytuacji, wyciek z pieluszki, ale Deny już się wszystkim zajął. Na szczęście dali dzie, da, dzieciaki, dały pospać e, starym w nocy, więc są w jest wszystko git. Oprócz tych dzieciaków, bo cały czas walczę, cały czas staram się jakoś to ogarnąć, ale średnio mi to wychodzi. Pierwsza kąpiel, dobrze. Mm, jakie są dzisiaj plany? Po pracy. Dane oczywiście idzie do roboty. Chciałabym, żeby on najpierw skorzystał ze swojego komputera i powypełniał te raporty, bo ma szansę na awans. I jako, że chciałabym, żeby dostał ten awans, to wtedy można powiedzieć, że pójdą świętować razem z Oktawią. I będą... No, pójdą do restauracji, do takiej małej restauracji, żeby mogli trochę spędzić czasu razem, pójść na taką randkę. Oktawia bardzo tego potrzebuje, ona też do tej swojej aspiracji pokrewnej duszy. No fajnie byłoby, gdyby jednak te aspiracje spełniła, chociaż ja powiem Wam, że się jakoś tak bardzo nie spinam z tym wszystkim. Pies w ogóle jest brudny jeszcze. Pies w śmieciach się tarzał jak zwykle. Kąpiel dla Bubi, a potem wyczyść... wyczyść... Gdzie to jest? Tutaj, wannę. Gdzie są w ogóle te dzieciaki, obydwa? Jeden jest, okej, okay, jeden jest na podłodze, tutaj. On jest, on jest głodny. Eee, ciągle albo głodne, albo obsikane, albo nie wiem już co. Nerwują mnie te dzieciaki, nie mogę mieć dzieci. Eee, trzeci poziom literackich. Okej, okay, on opracowuje te raporty, bo tak. Prawdopodobnie dostanie awans, więc będą ten awans świętować. Być może skończy się to kolejnym dzieckiem, kto wie? Ale w każdym razie plan właśnie na odcinek jest taki. A do tego czasu postaram się przeżyć. Postaram się jakoś to ogarnąć. Mama nam trochę pomaga. Trochę pomaga, trochę nie pomaga. Czasami coś posprząta, czasami nie posprząta. Czasami się zajmie dzieckiem. Ale generalnie powiem Wam, że ta jej. O, o widzicie, ta jej pomoc jest dość istotna. W takim sensie, że niby jest niewielka, ale jednak, jednak jest. I ona jest wyczuwalna. Wytrzyj tutaj jeszcze i potem czas nakarmić dzieci. Ojej, szczególnie deny. Wiesz co, Daniel? Chodź, ty może nakarmisz. Ty nakarmisz, ty, ty, ty. Ty już możesz odejść od komputera do, do pracy jeszcze trochę, więc zdąży się trochę dziećmi zająć. Wytrzyj potem jeszcze tę plamę. A ty już masz. No to ty się. O, ten już znowu wyje. Boże, czemu te dzieci tak wyją ciągle? Czemu one tak kryczą non-stop? Dobra, Bubi, nie potrzebuje smoczka, obydwoje dzieci naszych nie potrzebuje smoczka, więc to jest, a już tutaj Grandzi, wyczyść, ale ona potrafi się sama sobą zająć, e, nasza e, Dalia, nie? Tak, Dalia, jest już nie pamiętam, nie tak gada, to mnie tu nie było, e, jej umiejętności to e, większość na trzecim bądź na drugim poziomie, badaj kształty, pobaw się. I tutaj też jest pieluszka. Wszędzie te pieluchy leżą. Pampersy takie pełne. Piesku! Piesku! Jezu, gdzie tu jest kosz jakiś, do którego mogę to wyrzucić? No, no, nie mogę wyrzucić. Nie może być. Dobra, to niech leży. Ale ty tego nie jedz ani nic. Wygłoś kazanie o jedzeniu śmieci. Dobra, możesz skorzystać. I teraz ty weź sobie kąpiel. A, Dalia, tak, Dalia się bawi, Dalia ma kolejny poziom myślenia, może z pieskiem jakaś komunikacja albo coś, gawosz, może przytul. Wychowujesz się z psem, to naprawdę jest dobry motyw, żeby trochę popracować nad umiejętnościami. Wychowanie się ze zwierzęciem to zawsze dobry pomysł. Poruszenie się. O, komunikacja, no właśnie. O, matka mówi, że brudno, pomóż nam. Ja wiem, że brudno. No właśnie dlatego ona tutaj jest, żeby nam pomogła. Bo to nie jest wcale taka prosta sprawa mieć tyle dzieci, jeszcze w takim wieku. Młody tu, dobra, obudź go, bo jego też trzeba ogarnąć, a ty zaraz idziesz do pracy. Nie, piesku! Nie, dopiero byłeś wykąpany. Nie, please, please. Sprzątaj to, wyrzuć. O, w ogóle mamy. Tak, mamy lato. Więc i ciepła pogoda, ale tutaj jak zawsze pada, więc Brindleton niby lato, ale jak zwykle, jak zwykle deszczowa pogoda, nie możemy tego wyrzucić tak normalnie. A to jest, zaba to jest zabawka? Jezu, myślałam, że to jest pielucha, to jest owca, okej. Okay. To jest idealny przykład rodziny, która nie ma warunków za bardzo ani wielce mieszkaniowych, ani finansowych, żeby robić sobie dzieci, a mimo to będą mieli co najmniej czwórkę. Topa to mamy. W tej rodzinie. Jest 17. Wszyscy odsypiają, przynajmniej dzieciaki i Oktawia, dzieciaki, Dominik zaraz też pewnie będzie spał. Udało się odblokować kolejny etap, śmiech. Kto? Dominik? Dominik odblokował śmiech. A tymczasem cały czas walczymy z tymi dziećmi. Nie chcę za bardzo wam tego pokazywać, bo to jest totalna porażka w moim wykonaniu. Ja i, i dzieci to w ogóle Lądam u ginger'ow, jak ona ma też bliźniaki. To wiecie, o tutaj jeszcze trenują, że nie na brzuchu, coś, tam jakiś tamten. A umie tylko, Boże, nakarmić, umyć. Wszystko wystarczy. <noise> I no Więc umie jest totalny chaos. U mnie nie będzie nigdy takiego porządku pewnie, jeśli chodzi o dzieci. Tym bardziej, że będziemy mieć. Kolejny Jezu, ten jaki rozemocjonowany. Jak brzydka w ogóle jest ta miniaturka. Fuuu, oczy takie wielkie. E, śpi, dziecko. Postaraj się zasnąć. Zobacz, brat śpi. A ty nie musisz ryczeć, żeby zasnąć. Matka, matka, tak, matka odsypiała trochę przed randką. E, drzemka, weź jeszcze raz. Tak, ty się najesz w restauracji, nie będziesz teraz jeść. Śpi. Dalia też śpi, Dalia w ogóle zdobyła kolejny poziom komunikacji właśnie dzięki yy, Bubi. Z Bubi tam sobie gadała. A Bubi, proszę, iść do domu, a dobra. Jeszcze drzemka, bo czeka ich całkiem długi wieczór. Yy, mama zgodziła się na to, żeby zostać. O, mamy, mamy, mamy awans. Garnitur, wyjście na miasto. Idziemy w piątek o dziewiątej do pracy. Kompetentny pracownik. 25 na godzinę, super. 430 Simoleonów. Miała koszmar o psie z kończynami, które rozciągały się jak ludzkie. Był bardzo przerażony. Co? Mogą mieć koszmary? Super. <grytuj> Ej, to wygląda jak opis tego bagu, co tak się te zwierzęta tak um, bagują. Irtuj, ale ja chciałam zaprosić ją na randkę. O, zaproś na randkę. On dostał awans, więc chcą iść na randkę. Mam nadzieję, że wytrzyma. Jeśli chodzi o energię, bo jest średnio mm, idziemy, uwaga, do promenady Magnoli czyli do miasta, w którym nie byłam tysiąc lat bo tu mam jakąś restaurację więc pójdziemy tutaj, ona jest taka mała, kameralna zjedzą coś i spadają do domu no jakieś barabara może by się udało jeszcze uskutecznić a nie byłoby mieć kolejną ciążę czy wszystkie dzieciaki naraz no tutaj zobaczcie, piękna, gorąca słoneczna pogoda, nie to co w Brindleton Jezus, jaki ty jesteś chudzielec Musisz troszeczkę przytyć. I poprosimy o stolik. W którym miejscu? Tutaj czy na dworze? Może A może właśnie sobie na dworze usiądziemy. Przyjemnie tak tu by było na pewno. Z tyłu nic nie ma, nie? Usiądźmy sobie na dworze. Weźmy sobie ten stolik i już. Zamów do stolika. Oczywiście nie zamówimy nic drogiego, raczej takie potrawy budżetowe, ale zawsze to yy, jakaś odmiana. Od dzieci można było się trochę uwolnić. Yy, wino, tak, ale to tańsze. <grym> Jakiegoś diabola. Yy, I główne danie. Mogą być kluski z czosnkiem. I może dniowe nioki. O. Dobra. Budżecie wszystko. No, nie idź, ty głupi jesteś czy czyjaki. Siadaj. Wiecie, co ja mu troszeczkę tę energię podbiję, bo ja nie chcę, żeby on zasnął. Ja wiem, że to są kody. No i patrzcie, no i musi tam iść, żeby wrócić. No to to w tych Simsach jest naprawdę najgorsze. Co znowu. Są głupi. Naprawdę. Oni są głupi. Dostali jedzenie, ale oni totalnie robią co No gdzie ty idziesz, głupia babo? Gdzie ty z tym idziesz? Ona jest jakaś... Ona jest jakaś normalna. Totalnie. Zjedz to, usiądź. Boże, to miał być fajne, dlaczego one mnie tak nie słuchają? Naprawdę, ostatnio mam dosyć tej gry. I to tak bardzo dosyć, że ja mogę to wszystko walnąć, powiedzieć pieprze to wszystko, bo... Co mi po tym? Że ja się staram, wymyślam i jakieś kurdziwe rozrywki, a oni i tak zobaczcie co robią. I on teraz pójdzie po wino. Żeby poszła po talerz. Co ty robisz? To jest kretynka. To jest debil nad debilami. Gdzie się rozmawia teraz o posiłku? Proszę mi powiedzieć. W zainteresowaniach jest żarcie, nie? Co, to, co, co oni zrobili z tym, nie wiem. Mamy srebro. Ale... To była katastrofa. To była katastrofa, i Jezu coś mi tutaj. Mm. Co chciałam, żeby oni coś robili, to oni nie robili nic przy stoliku. Oni poszli tam na środek, jak widzieliście, i oni tam tak zostali. I oni tylko się przemieszczali z punktu do punktu tam w tym pomieszczeniu. Nie wiem, dlaczego tak zrobili. Nie wiem, dlaczego tak to działa. Nie wiem, dlaczego tak to się psuje. Nigdy mi się tak nie robiło. Zepsuli mi wszystko. Zepsuli mi wszystkie plany. Yy, dlatego idziemy do domu. Zakończ posiłek, zapłać. Nie dokończyłeś, trudno, teraz jeszcze gadacie, tak? Teraz wam się zachciało siedzieć i rozmawiać. Nie zasługują na nic z mojej strony, zasługują tylko na cierpienie w postaci kolejnego dziecka. Także zrobimy je. Dobra, dobra. To yy, jak już jesteście w takim. Nawet, nawet nastroju, yy, yy, gdzie tu o, postaraj się o dziecko. Zapraszam. Yy, oni są już tak rozochoceni. A ty co tu się pojawiłeś nagle? Jeden tu, drugi tu. Gdzie w ogóle macie swoje? Jak Dominik jest bardzo głodny? Babcia! Zepsuli nam wszystko. Musimy najpierw dziecko nakarmić. Musimy opiekunkę wezwać. Sorry, ale nic z tego nie wyjdzie. Najpierw... Najpierw musimy tego dzieciaka nakarmić. No nie płacz, nie płacz, już rodzice są. No, karm! Co ty robisz, babo? No to są idioci! To są totalni idioci! Czy ty się dobrze czujesz, kobito? Weź go nakarm, bo naprawdę nam go zabiorą. No, dobra, żryj. Połóż spać Dominika. A wy, proszę, postarajcie się o dziecko. Nie, on już śpi. Dobra, niech pośpi w tym czasie. Postaraj się o dziecko. Boże, jest piąta rano, on do roboty i idzie przecież na dziewiątą. Jezus Maria, nie! Dlaczego tak się wydarzyło? Zostaw dziecko. Bara, bara, postaraj się o dziecko nowe. Te już ci nie wystarczają, te ci się nie podobają. Ta te też zasnęła. O nie, no nic z tego nie wyjdzie. Nic z tego nie wyjdzie do spania. Chodź, wyśpisz się, ile się da. Katastrofa, Jezus. To jest taki dramat, taki dramat życia. Czy on pójdzie w ogóle dzisiaj do roboty? A może zrobi sobie wolne? Oj, on chyba dzisiaj zrobi sobie wolne jednak. Ja stwierdził, że to nie ma sensu, on i tak nie da rady. By biznes, biznes, weź dzień wolny. Dzisiaj na żądanie, dzisiaj żądło wjeżdża na, na pełnej. Matka w ogóle niedługo przecież też... O, matka jutro idzie do domu. Ej, jutro są czyje urodziny. Ej, Oktawie, dalej będzie miał urodziny już. Jak to? A ty nie masz jeszcze wszystkich tych umiejętności. Korzystanie z nocnika, wyobraźnia. Nie wiem, tam czy wszystkie na trzecim poziomie to miało być, nie pamiętam. Weź wyobraźnię. Nie ma tutaj wyobraźni. Gdzie tu masz wyobraźnię? Jakąś zabawkę? Gdzie masz swoją zabawkę? O, baw się tu. I może teraz obudzisz. O, obudź. Ej, słuchaj. Wstawaj! Wstawaj, babo! Postaraj się o dziecko. Wytrzymasz, tyle to wytrzymasz. Korzystają z okazji, póki każdy jest zajęty sobą. O, kotek, jak tu się z pieskiem patrzcie. Zaczepiają. Ale przynajmniej dzieci najedzone. To, że śmierdzą, nie szkodzi. Nie szkodzi. Tyle to się, tyle to się wytrzyma. Poproś o jedzenie, babcie. Zapytaj, dlaczego. Mm, pomoc. Jedzenie, proszę. Co? Nie! Absolutnie! Ona nie jest nieprzystępna. Ona nie jest nieprzystępna. Dobra, śpijcie. Śpij też. Śpij, śpij. Nie tu, tu chodź spać. Przewiń, to dziecko już. Dobra. Przewiń, przewiń. I co, może nakarmimy jeszcze na wszelki wypadek? Który to jest ten? No. Możesz nawet go wykąpać. Który to? Dominik. I kąpiel dla Dominika. Oktawia zajmuje się Denem. Dobra, Denny już jest całkiem spoko. Pobaw się trochę w Akuku. I yy, pobawmy się też trochę. Popraw humor z nią, bo ona jest taka zaniedbana. Ja wiem, że oni mają taką też relację bardzo surową, ale to nie znaczy, że musi być odrzucona. Absolutnie nie. Tak też nie będzie. Mam dosyć tej rodziny... Boże, tutaj nie ma żadnych dramatów, a ja pierdzielę, tutaj się wszystko dzieje, a naprawdę nie robię w tej rodzinie nic, żeby ich yy, jakoś jeszcze bardziej im utrudnić, to nie robię tak, Żeby nie teraz. W ogóle patrzcie jak ona uroczo wygląda, w swoim stroju, to teraz to jest, to jest wściekła, nie, ale generalnie no, jest tak urocza, Fajnie wygląda w tym kapelusiku. W ogóle dla dzieci tutaj nic nie mamy, jeśli chodzi o zabawy. Ale lato niedługo się kończy. Chociaż nie 14 dni, lato trwa. Długo, długo. Ale nie mamy pieniędzy, żeby postawić im nawet jakiś basenik. Przykro mi, Dalia, ty będziesz ta najbardziej poszkodowana. Ty idź spać, kochana. Aha, i pieluszkę. Przecież umiesz korzystać z toalety, w sensie z nocnika. Dlaczego nie skorzystałaś z nocnika? Mamy jakieś jedzenie też w razie co. Najedz się. Opróżnij ta kuwetę. Co jeszcze możemy zrobić dla zwierząt? No znowu napełnić miskę. Yy, czy coś trzeba jeszcze tu zrobić z takich obowiązków zanim pójdziesz spać? Nie, potem się wykąpiesz. I potem pójdziesz spać. I wtedy wstanie Oktawia i Oktawia przejmie warte na dzieci. Bo teściowa nam nie pomaga wam miała nam pomóc, i tu proszę Was, no więcej pomagałaś, a teraz już nie. Dobrze, że on został w domu, powiem Wam, bo dzięki temu trochę się udało ogarnąć. A my przede wszystkim nawet żarcie w lodówce. Więc to jest już coś. To jest już dużo. Dominik jest bardzo głodny. Dominik jest bardzo głodny. Dobra, zjesz. Zjesz. No i co, i nie chciałeś jeść? Pogardził piersią. Pogardził. Matka też jest głodna i nie płacze. No to chcesz jeść czy nie chcesz jeść, dzieciaku? Chcesz jeść czy nie chcesz? Proszę pójść. Anielski orszak, niech mą przyjmie. Naprawdę, ja tu zaraz wyjdę z siebie i stanę obok. Kim ty jesteś? Dziwny człowieku, wynocha. Nie widzisz, że my tu sobie nie radzimy? Wynocha. Jeszcze tylko dalej je wykąpać i położysz się spać. Mam nadzieję, że dasz radę. Mm, jest strasznie, jeszcze Kibel nam się zepsuł. I będziemy kończyć ten dzień chaosu. Napraw kibel, bo się zesikasz. Napraw kibel najpierw. Nie lubisz, możesz nie lubić majsterkowania. Wierzę, że. I skorzystaj. Matka, idź. Musimy na klopa i to pilnie. W trybie pilnym, ten. Dobra, mam to gdzieś, wychodzę z tej gry. Dziękuję wam bardzo. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Nie mogę. W ogóle ciekawa jestem, czy ona jest w ciąży w ogóle doszło do no, tego no, barabara w końcu, czy nie doszło? masz tu... Z... masz zrób test no dowiemy się w kolejnym odcinku, czy e, Oktawa jest e, w ciąży w przyszłym odcinku będzie, będą też urodziny Dali e, ciekawe kiedy bliźniaki mają urodziny, mam nadzieję, że już niebawem, bo one wtedy są jakieś bardziej takie o, tu mają w niedzielę ach tak bo to tak, czyli będziemy mieć tak naprawdę e, odcinek pełen urodzin Także tego, Boże, mam dość. Dziękuję, cześć, nie daj rady.